Uwaga, pociąg, kierunek Piaseczno oraz parking Parkuj i Jedź, metro Kondratowicza. A może ktoś mówił Nowe Trillo, most na Pragę zamyka bulwary oraz park nad Pow. W końcu rusza. O tym nie tylko w niedzielę, 5 marca, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem, a wiznosz. I zapraszam Was już teraz na przegląd najnowszych i dla mnie najciekawszych newsów tygodnia z Warszawy i ogólnie z całej Polski, bo niektóre newsy nie tylko są warszawskie. Ale jak zawsze zaczynamy od najważniejszych informacji, które się wydarzyły w Warszawie, a właściwie cały czas są w toku, a mianowicie niedziałające windy na stacjach metra. I tak, metro Bemowo, Brudno, Ratusz Arsena, Plac Wilsona i Młociny to stacje metra, gdzie jest faktycznie awaria z jednej windy. Dalej idziemy do koła miłośników metra i możemy tutaj zobaczyć ciekawostkę, jak wyglądała mniej więcej prelekcja na zakończenie. Zwiedzania były bezpośrednio STP Kabaty, jak i wentylatorni B02, czy też wentylatorni na samej stacji Kabaty. Następnie było zwiedzanie stacji A11 i wentylatorni B11. Mamy tutaj też zwiedzanie stacji bezpośrednio, no stacji i wentylatorni, które tam są na odcinku tym na Młociny bezpośrednio, czy mamy też stację Brudno, która była na sam koniec roku zwiedzana z nami. Było podsumowanie w Kenie, no i tak to mniej więcej wyglądało. Jak ktoś jest z Was ciekawy, to na stronie KMM Metra możecie to wszystko zobaczyć .pl. Dalej lecimy z kolejnymi newsami, bo to jest też ciekawe, mianowicie metro nie tylko się buduje w kierunku Katolina, ale buduje się również na pierwszej linii metra, a raczej będzie bardziej dostępne. Rusza budowa wind na stacji metra Polomokotowskie. Na razie 3 z 4 wind będą powstawać i no, to jest dobrze, że powstają w ogóle, ale... Ale powinno ich być więcej, tak? Bo nie mamy windy teraz bezpośrednio na przystanki tramwajowe. Przydałaby się jedna winda, by to całkowicie załatwiła, ale na razie nie ma na nią pieniędzy i zobaczymy. Jest oczywiście możliwość opcji, ale czy z niej skorzystamy, to no zobaczymy. Wiemy na pewno na razie, że SKM-ka dojedzie faktycznie do Piaseczna. Tak jak widzicie, mamy już zdjęcia, to jeszcze bezpośrednio jako przejazd techniczny, bo musiało być szkolenie bezpośrednio całej załogi SKM-ki z obsługi nowych stacji. No i tak, faktycznie w Piasecznie już SKM-ki były, ale dopiero ruszą za tydzień ponad. A właściwie dokładnie za tydzień, bo w niedzielę 12 marca po raz pierwszy na tory wjadą pociągi nowej linii SKM S4. Nie wiemy na razie, czy S9 jeszcze kiedykolwiek wróci. Wiemy na razie, że faktycznie będzie SKM-ka S4 i S40. W relacjach Piaseczno-Wieliszew i S40 w relacji Piaseczno-Warszawa Główna, więc trochę szkoda tej stacji, więc trochę szkoda tej linii. Oczywiście w nowych pociągach i na nowej trasie będą obowiązywać wszystkie bilety w ramach warszawskiego transportu publicznego, czyli nawet najtańsze bilety 20-minutowe, co jest dużą zaletą i o tym właśnie mówiłem w ostatnim filmie właśnie, że jest trochę taniej. Co warto podkreślić, może przebieg tych tras pociągów. Obydwie linie jeżdżą co godzinę, co oznacza, że na odcinku Warszawa Zachodnia Piaseczno te pociągi będą jeździć nawzajem mniej więcej co 30 minut. A jak dokładnie wygląda ich przebieg trasy? Zacznijmy może od S4, która w przyszłości będzie jechać do Zegrza Południowego, ale to dopiero pewnie od czerwca, bo w teorii w czerwcu ma zostać oddana do użytku już ta linia. Więc po kolei. Od niedzieli 12 marca, czyli za tydzień, SKM linii S4 będzie jeździła na trasie przez wszystkie dni w tygodniu. No i tak, Piaseczno, Nowo-Iwiczna, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Warszawa Okęcie, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki Wigury, Warszawa Rakowiec, Warszawa Aleje Zimskie, Warszawa Zachodnia, Płaton 9, Warszawa Wola, Warszawa Młynów, przesiadka do M2, Warszawa Koło, Warszawa Powązki, Warszawa Gdańska, przesiadka do M1, Warszawa Zo, Warszawa Praga, Warszawa Toruńska, Warszawa Żoreń, Warszawa Pudy, Warszawa Choszczówka, Legionowo, Legionowo Piaski, Michałów Reginów i oczywiście na końcu Wieliszew. Jako na razie tymczasowa stacja końcowa,
Później, tak jak powiedziałem, będzie jechać dalej za Wieliszem, będzie stacja Wielisze w centrum i później bezpośrednio już Zegrze Południowe. W przyszłości oczywiście dalej te pociągi mają pojechać tam dalej, ale nie wiemy, czy STM-ki będą jeździć do Pułtuska. No, raczej wątpię, ale może kiedyś przyjadą do Zegrze przynajmniej chociaż. Natomiast co warto podkreślić, te pociągi będą kursowały codziennie. Całą trasę pokonają w około 70 minut. Podróż z Piaseczna do Warszawy Gdańskiej zajmie 37 minut, a z Legionowa do Warszawy Gdańskiej 20 minut. Zaplanowano po 20 połączeń w ciągu doby w kierunku północnym i południowym. Dobrze, nie będę mówić o szczegółach, ale warto może podkreślić, że pierwszy kurs jest o 4.28, a ostatni o 23.24 z Piaseczna. Natomiast S40 jak będzie jechać? No, podobna trasa, ale trochę krótsza i trochę inny koniec. A mianowicie, S40 będzie jeździć tylko i wyłącznie w dni w tygodniu, co warto podkreślić. Natomiast jej trasa to Piaseczno, Nowo-Iwiczna, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Warszawa Okęcie, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Rakowiec, Warszawa Aleje Zoimskie, Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna. No i to tyle. No i już zapraszam, życie się kończy. Tutaj oczywiście cały przejazd trasą będzie zajmować trochę krócej, bo 35 minut, jest 18 kursów w ciągu doby, w tygodniu oczywiście. Pierwszy kurs z Piaseczna ruszy o 4.54, ostatni o 21.52, a z Warszawy Głównej ostatni wyjazd w kierunku Piaseczna będzie o 22.25. Bilety, tak jak powiedziałem, są wszystkie, jakie są w ramach warszawskiego transportu publicznego. Ja domyślam się, że Piaseczni teraz spadają szampanem, bo oni długo walczyli o tą linię SKM. Długo na nią czekali, bo przebudowa Warszawy Zachodniej też to trochę uniemożliwiła, a teraz w końcu będą ją mieli. Tylko pytanie, co z pozostałymi nowymi liniami SKN, na przykład do Żydowa Mazowieckiego. No, tutaj na razie temat umarł. Śmiercią naturalną, chociaż chodzi głównie o pieniądze. Natomiast przejdźmy do tego, jak one będą wyglądały. Na koniec jeszcze tutaj macie właśnie dokładny przejazd. To jest linia S40, tak jak mówiłem, będzie jeździć co godzinę. Tak to mniej więcej wygląda. No to oczywiście to nie jest dokładnie równa godzina, tam w zależności od tego, jak się pociągi ułożą, ale taki jest rozkład jazdy. Natomiast linia S4 no, ma dłuższą trasę, ma dwa przystanki graniczne, Warszawa Jeziorki i Warszawa Choszczówka. Natomiast co chyba najbardziej trzeba podkreślić, to jest to, iż cały przejazd właśnie 64 minuty. Do Warszawa Młynów, czyli do drugiej linii meta, to jest 30 minut, a do Warszawy Zachodniej to jest 27 minut, czy będzie jechać z Piaseczna bezpośrednio, więc nie jest aż tak źle, no ale byłoby, mogłoby być też w sumie lepiej. Natomiast jak wygląda sam rozkład jazdy, no to tak jak podobnie powiedziałem, tak samo. O, i mamy też kursy skrócone. Zwróćcie uwagę, są kursy tylko do stacji Legionowo. Tego nie mówili w oficjalnym komunikacie. Ale jak widzicie, są. I to jest, no, czasami nawet co drugi kurs, czasami nie. Ale w sumie to jest dosyć sensowne, bo tam w Wieliszewie to dużo nie ma miejsca na takie pociągi. Ale tak, po prostu niech tutaj kursy, a czy S40 ma jakieś bariery? Nie, S40 jeździ normalnie. No dobrze, to takie ważne informacje. Tymczasem w Gdańsku została otwarta nowa trasa tramwajowa. Ja o niej zrobię film, jak już się pojawię w Gdańsku, a w Gdańsku zamierzam się pojawić jakoś tam w maju, jak dobrze pamiętam. Natomiast tak, linia tramwajowa na Nowowarszawskiej została oddana do użytku i tramwaje teraz tu mogą już wszędzie sobie dojeżdżać. Na tej dosyć ładnej trasie bym powiedział, jak ma tam zdaną, to faktycznie całkiem. Tak ona wygląda na tych zdjęciach z transportu publicznego. Została oddana do użytku o 4 marca o godzinie 11.36 zostało oficjalnie otwarte. No i w ten sposób zostały połączone niektóre linie tramwajowe, żeby po prostu była jedna całość. Więc całkiem dobrze. O, mamy uroczystości. Więc taka ciekawostka bezpośrednio stąd. No i mamy też tutaj zmiany, jak jeżdżą te tramwaje. Zwróćcie uwagę, że tutaj tą linią, tą trasą teraz jeździ linia tramwajowa 2, 4 i 11, czyli całkiem dużo. No bo to faktycznie skraca, jeszcze jechać tak też bardzo na okrągło. Także taka ciekawostka. Ciekawostka jeszcze kolejna spoza Warszawy, to jest Zakopane. Możliwość podróży pociągiem do Zakopanego była w ferie, na razie jej nie mam. No i w teorii, tak, zakończenie inwestycji wiadomo, planowane jest trochę jeszcze później. Przewidziane na do grudnia 2023, czyli mamy jeszcze mniej więcej cały rok. Natomiast co warto powiedzieć, to jest to, iż powstają nowe przystanki na tej trasie. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie jest przebudowane torowisko,
stacje, które są aktualne, ale też powstają nowe miejsca, gdzie powstają nowe przystanki kolejowe. Między innymi w Poroninie teraz będzie powstawać nowy przystanek kolejowy i bym powiedział, że to jest całkiem dobre, bo to jest tam mniej więcej na granicy Poronina i Zakopanego, więc tam na pewno coś takiego się przyda. Blisko 30 zmodernizowanych stacji oraz nowe przystanki, które ułatwią zimowe wyjazdy. Ja tam bym powiedział, że wolę jeździć się tak mimo wszystko latem. Cieplej, przyjemniej i przyjemniej się lata przed dronem. Natomiast wracając już do Warszawy, dalej mamy o SKM-kach, a właściwie o Warszawie Zachodniej, bo dzięki przebudowie Warszawy Zachodniej jest możliwość opuszczenia takiej linii S4 i S40. Bo obydwie te linie SKM będą przejeżdżać tym wiaduktem nowym, który tutaj jest. I nawet napisali, że to jest obiekt MZ1, więc faktycznie w notce prasowej, wow, coś takiego wrzuci. Natomiast też ważne, to ten faktycznie wiadukt ma 120 metrów, wysokość to 16 metrów i waga to 1700 ton. Nie wiem, czy uda mi się jeszcze do niego wejść przed oddaniem do użytku, ale może by mi się jeszcze udało jako ostatnie przejście po tym wiadukcie, kiedy nie ma ruchu takiego już normalnego liniowego włączonego. Bo faktycznie pociągi SKM będą tutaj już jeździć i ogólnie wszystkie za chwilę. Stąd z tego wiaduktu wjeżdżamy bezpośrednio na linię Radomską, czyli właśnie w kierunku Piaseczna, czy w kierunku lotniska Chopina. Ale co warto podkreślić, stąd pociągi mogą wjechać tylko i wyłącznie albo na nowe perony Warszawy Zachodniej, albo na peron 9. Zaznaczę, że jeżeli pociąg idzie na Warszawę Główną, to musi przejechać właśnie tym wiaduktem, bądź tym torowiskiem, albo tutaj tym jednym torem, który jest nowy, żeby wjechać na Warszawę Główną, bądź żeby wjechać właśnie na peron 9, bo inaczej po prostu tego się nie da. To torowisko jest konsekwentnie likwidowane i budowane nowe w jego miejscu. I jeszcze ciekawostka, struktura rejówka, też znowu z pożaru Warszawy. PKP pokazało parę zdjęć, jeszcze chwilę po moim filmie, ale warto podkreślić chyba najważniejszą informację, mianowicie to, że prace zaplanowano tutaj już teraz oficjalnie się mówi o trzecim kwartale tego roku. No, także tam stopniowo sobie opóźniają. Dobrze, przejdźmy do Łodzi, zanim wrócimy do Warszawy. Koniec łódzkich pragotronów, ostatni taki system w kraju. Tak one wyglądały. To jest system informacji pasażerskiej, który jest całkowicie analogowy. W sensie, no widzimy, że tutaj te informacje są wyświetlane analogowo, to się nie świeci, to tak po prostu wygląda. No i chyba najważniejsze jest to, jak to działało, to wam powiem. W odróżnieniu od czynnych jeszcze w niektórych lokalizacjach tablic paletowych, które są programowane cyfrowo, łódzkie paragotrony działały w oparciu o system kart prefabrykowanych. Pracownik obsługi tablicy musiał włożyć do specjalnego czytnika podziurkowane plankiety o układzie dziurek pozwalające na odczytanie pożądanego układu tabel, klapek. Powodowało to konieczność produkcji odpowiednich kart przy każdej kolejnej zmianie rozkładu jazdy. A doskonale wiemy, jak często się zmienia rozkład jazdy. Więc to ekologią na pewno nic nie miało wspólnego i to trochę kosztowało na pewno. Także już tego nie mamy. Ostatnia tablica, bo to była ostatnia tablica w Łodzi, właśnie była taka zamontowana na Łódź Kaliska. Zniknęła, no i nowość. Już teraz tylko nowość. Ciekawe, czy gdzieś takie będzie w jakimś muzeum kolejnictwa, czy ogólnie takich tablic. Bo na pewno coś takiego istnieje, tylko czy tam trafi. Byłoby dobrze, byłoby miło. Ale na razie przebudowa w Warszawie. Przebudowa czyli zamknięta ulica generała księcja Rudnickiego i autobusy linii 103, 122, 180, 197 i 409 jeżdżą. No to trochę inaczej, objazdami od 6 marca, czyli już, znaczy od jutra. Jak dokładnie to się zainteresujecie sami, bo jest zbyt dużo tych zmian. Za chwilę powiem, czemu to jest zamknięte, ale nawet pojedę w nowy parking plus R, metro Konotowicza. Nikt się tego nie spodziewał, oczywiście wszyscy potrzebowali, ale czy ja bym na pewno czegoś takiego? Parking P plus R metro Konotowicza czeka na kierowców. Już od najbliższego poniedziałku, czyli od jutra, 6 marca, zostanie uruchomiony P plus R przy stacji metra Konotowicza. Będzie to miejsc na ponad 100 pojazdów, dokładnie 107. Wjazd jest jednokierunkowy i wyjazd jest jednokierunkowy. No i to jest jeden z nietypowych P plus R, ponieważ on jest zrobiony na tym parkingu po budowie metra. Natomiast najciekawszy element jest to, jak będzie tutaj kasowany. Parking będzie dostępny we wszystkie dni tygodnia, od godziny 4.30 do 2.30. Pierwsze 20 minut jest bezpłatny. Kierowcy, którzy chcą zostawić samochód, muszą mieć bilety. No i teraz najlepsze.
Czy to jest tutaj napisane? Nie, nie ma tego napisanego tutaj wprost. Natomiast chodzi mi o to, że tutaj nie mamy elektronicznego systemu wjazdu. W sensie tutaj nie mamy żadnego automatycznego naliczenia, ileś parkujemy i tak dalej. Tu faktycznie będą chodzili kontrolerzy przy stali przy bramkach od do wjazdu i nam to sprawdzali, o której wjeżdżamy i o której wyjeżdżamy. Normalnie jak na jakimś takim parkingu prywatnym, a nie realizowanym w ramach warszawskiego transportu publicznego. Trochę dziwna sytuacja, domyślam się, że ten park P plus M to Konotowicza. No, ogólnie to wygląda jak coś na 1 kwietnia, żeby nie było, to jest moje zdanie. Bo oni to zrobili na jakimś pobojowisku, po budowie metra, gdzie po prostu zostało mnóstwo betonu, stary parking. I oni sobie go po prostu wygrodzili, stwierdzili, że będzie tutaj P plus R, ale że to nie jest oficjalny P plus R, no bo nie mamy pieniędzy na jego budowę. To po prostu damy tutaj tabliczkę, wmurujemy, wstawimy, proszę bardzo, jest tabliczka, flagi damy. No i ogradzimy słupkami 19 z 15, no bo mamy takich pełno na magazynach. No i później sobie tutaj postawimy jakąś tam jedną osobę, dwie osoby na cały dzień. Jedna na wyjeździe, druga na wyjeździe, czyli łącznie 4 osoby. No i one będą po prostu kontrolować i sprawdzać, o której się wjeżdża i której się wyjeżdża, no i naliczać opłaty. No ja szczerze z czymś takim, wiem się, nie, szczerze powiedziawszy, nie sądzimy, że się spotkam. Ale nie będę ukrywać, że ten parking plus R jest tutaj potrzebny. Bo metro Konotowicza to jest aktualnie bardzo przesiadkowa stacja. Z różnych miejsc, gdzie ludzie wyjeżdżają. Bo doskonale wiemy, że osoby tutaj jadą na przykład z Marek czy z Kobyłki, teraz jadą albo na stację metra Konotowisza, albo na Trocką i szukają miejsc parkingowych po osiedlach. A jeżeli będzie P plus R, to oczywiście będzie prościej. Dobrze, dalej mamy Vetudillo nowe. Vetudillo 3.0. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ona działa dokładnie, bo tutaj są nowe stacje, właśnie tak wyglądają, można zostawić sobie i hulajnogę i zwykłe swoje rowery. Całkowicie nowy system parkowania, ale są sobie ceny. No i ogólnie na początku z 300 stacji w 18 dzielnicach, czyli wszędzie możemy teraz dojechać. Jak to dokładnie wygląda, macie teraz link w karcie i w opisie, abyście mogli to bezpośrednio zobaczyć, bo był o tym bezpośrednio specjalny film. Dobrze, znowu się rozgaduję, a mam mało czasu dzisiaj, więc po kolei szybko. Most na Pragę zamyka bulwary, ponieważ będą budować elementy stalowe i demontować i tak dalej. Więc tutaj ten odcinek jest całkowicie wyłączony, jest oczywiście objazd drugą stroną. Po drugiej stronie Wybrzeża Kościuszkowskiego, więc w teorii nie jest źle, w praktyce no wiemy jak to wygląda, tak? Tak będzie do końca kwietnia i mój film, który ma nagrałem już o Moście na Pragę i on się pojawi dla was, nie wiem, albo jutro, albo pojutrze, nie uwzględnia niestety tego zamknięcia, no bo nie byłem przygotowany na to. Jakby film nagrałem w środę i nie spodziewałem się, że nagle mi tutaj coś takiego zrobię, no ale no cóż. Tak to wygląda, a tak wygląda budowa ronda, o którym mówiłem wcześniej, właśnie te objazdy. Skrzyżowanie zostanie zastąpione rondem turbinowym i tak to wyglądało wcześniej. Stare skrzyżowanie, dosyć spektakularne mimo wszystko, ale no, to już się zmieni nie do poznania. Znaczy, no wiadomo, wszystkie drogi dowodowe i tak dalej zostaną uzupełnione w tym miejscu, żeby się połączyło w jedną całość. Będzie nowy asfalt, no i najważniejsze, że to będzie rondo turbinowe, żeby całkiem dobrze tutaj się jeździło. Od 6 marca, czyli od jutra, zostanie wyłączony z użytkowania całkowicie ten rejon, to jest to miejsce, jakbyście byli ciekawi, właśnie w tym miejscu, no i tak, objazdy objazdami, środek osiedla właściwie będzie wyłączony z użytkowania, tu w teorii jakiś jeden przejazd do ruchu lokalnego jest pozostawiony, ale to się będzie zmieniać na przestrzeni czasu, może nawet się tutaj pojawię, żeby nagrać jakiś film na temat tej inwestycji. Może, ale niekoniecznie. Natomiast remont Czecha, znowu, tym razem oczywiście dalej asfaltowanie i bez żadnych budów nowych dróg rowerowych. No oczywiście jakieś tam azyle, poprawę bezpieczeństwa, ale to co jest najbardziej potrzebne według mnie w tym miejscu, czyli chodniki, drogi rowerowe, na razie nie powstaną nowe. Natomiast na koniec, już prawie koniec, mamy rondo Radosława. Nowy asfalt i nie tylko. Tak wygląda ta Radosława. Został ogłoszony aktualnie przetarg na przebudowę tego ronda. Jest to jedno z bardziej ruchliwych skrzyżowań o ruchu okrężnym, jak to ZDM określił. No i to będzie oczywiście nowy asfalt, nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe wyasfaltowane. No i poprawa tutaj też tego wszystkiego w rejonie Jana Pawła będzie i Okopowej. Więc to wszystko się tutaj będzie działo. Oczywiście to nie uwzględnia tej przyszłych planów na temat budowy tramwaju tutaj
Półmoskowskiej. Nie, nie, spokojnie. To jest tak daleko osiężne, że na razie to nie. Ale tak będzie się takie rzeczy działy teraz w najbliższym czasie, więc na spokojnie możecie zobaczyć, że coś tu się będzie działo w najbliższym czasie. A co dokładnie, to jeszcze poczekacie. Ale tak, faktycznie, takie tutaj nowości. Zobaczymy, jaki dokładnie będzie projekt i co będziemy wtedy mogli, będę mógł więcej opowiedzieć na temat tego, co tu się zmieni, ale chodzi ogólnie o poprawę tego, jak to jest i wydemontowanie właśnie chodników, dróg dowodowych, przystanków autobusowych przy ulicy Stawki. Natomiast lecimy dalej, a mianowicie płatne parkowanie. Analizujemy parkowanie na Mokotowie. ZDD tutaj realizuje ten dalszy program. I czy tu już wszędzie będziemy musieli płacić za parkowanie? Tego jeszcze nie wiem, ale może, kto wie. Na razie analizują. A co wyjdzie z analiz? Tego na razie nie wiemy. Wiemy na pewno to, że już jest oddana przynajmniej część nowej ulicy Gagarina, Nowa Jezdnia. Jest oczywiście ruch, tak jak wcześniej, wahadłowy, ale to nie zmienia faktu, że jest już Nowa Jezdnia, a po drugiej stronie cały czas powstaje nowy tramwaj, no i kolektor Mokotowski Bis, o którym też jakiś czas temu nagrywałem film, więc możecie go sobie tam zobaczyć na stronie mojego kanału. Na koniec jeszcze mamy dwie informacje. A mianowicie rusza budowa parku linearnego nad obwodnicą na Ursynowie. Dam wam nawet link na temat tego, jak to wygląda. W sensie do konferencji, w której byłem, ale tam chyba nic nie powiedzieli ciekawego, więc szkoda mi czasu. A jak będzie więcej zdjęć, to wam pokażę, bo niedługo na dniach ma być pokazane trochę więcej informacji, ciekawostek i tak dalej na temat tej inwestycji i wtedy to dokładnie sobie wszystko zobaczymy. Park będzie się znajdować nad całą południową obwodnicą Warszawy na Ursynowie, czyli nad całym tunelem. Będzie dobrany etapami, jest podzielony na 6 etapów. W zależności oczywiście od danej przyczynicy jest to podzielone. Pierwszy etap, który jest zaplanowany na ostatni, jest po stronie zachodniej tunelu, jakbyście byli ciekawi. No i na koniec CPK. Czemu mówię o CPK? Wiemy, że nikt nie jest tym zainteresowany, no ale czasami powiem o nim. Więc CPK zakupiło już prawie 500 hektarów pod budowę lotniska, ale co chyba najbardziej warto podkreślić, to jest to, iż już niedługo faktycznie będzie film o CPK na moim kanale z przelotem właśnie samolotem dookoła całego tego lotniska, bo o tym mówiłem już jakiś czas temu w jakimś specjalu, że faktycznie jak będzie już 10 tysięcy subskrypcji, to wynajmuję samolot i lecę dookoła samolotem dookoła całego terenu, gdzie w przyszłości będzie się znajdować centralny port komunikacyjny. Tak, to będzie kosztowne. Wiem mniej więcej, że może się w 1000 zł zamknę, ale to nie zmienia faktu, że taki film specjalny dla was będę chciał zrobić. Więc taka autopromocja trochę, im szybciej to zrobicie, tym szybciej ten film będzie. Tak mniej więcej. Czyli nie wcześniej niż w maju zacznę latać, więc macie mniej więcej jeszcze za miesiące. No może pod koniec kwietnia najwcześniej bym zrealizował ten lot, bo faktycznie w maju trochę będę mieć mało czasu. Tymczasem, sondażem mniejsza z tym, a mianowicie, czy drugi tor WKD do Grodziska Mazowieckiego jest potrzebny? Większość z was stwierdziło, iż tak. Następnie, czy most Kasińskiego powinien powstać? Most Kasińskiego łączy Targówek, Brudno z Żoliborzem, plac Wilsona. No i większość z was stwierdziło, że tak. Bo łącznie to jest, za jakieś 80% z was zagłosowało w ten sposób. No i oczywiście bardzo cieszy. Oczywiście, jakbyście byli ciekawi, czemu ja w ogóle zrobiłem taką ankietę, dlatego że dosyć dużo się zaczęło się pojawiać ostatnio pod filmem o moście Kasińskim, który zanalizowałem jakiś czas temu, komentarze, że to cały czas nie ma sensu i że mieszkańcy twierdzą, że oni tego nie chcą mostu, dlatego zrealizowałem taki sondaż, żeby dowiedzieć się, co większość z was stwierdzi. No i oczywiście ja tak jak myślałem, że tylko 5% z was twierdzi, że nie powinno go być, a zdecydowana większość, to ponad 70%, twierdzi, że powinien powstać. W różnych wariantach najwięcej z was stwierdziło, że dla wszystkich, 25% stwierdziło, że dla autobusów, tramwajów, rowerzystów i pieszych, a 8% stwierdziło, że tramwajów, rowerzystów i pieszych, czyli w ogóle ruch kołowy powinien być wyeliminowany w tym miejscu. Następnie kolejny sondaż. Czy Warszawa powinna mieć kiedyś prezydenta Warszawy, który nie jest politykiem z dużych polskich partii? To pytanie nie jest powiązane z aktualnym prezydentem Warszawy, chociaż oczywiście nie da się tego nie odłączyć, ale chodzi mi ogólnie o wszystkich prezydentów Warszawy, którzy byli w ostatnich latach, od początku tego wieku, a właściwie nawet wcześniej.
No i większość z Was stwierdziło, że tak, na 1000 głosów 70% z Was stwierdziło, że powinna to być osoba, dzięki której faktycznie to był prawdziwy prezydent Warszawy, który nie jest politykiem, nie będzie robić rzeczy dla partii, tylko będzie robić coś dla Warszawy. I ja już to dawno mówiłem, że od dawna o tym mówię, że Warszawa właśnie ma ten podstawowy problem. Ja ogólnie nie poruszam tutaj tematów politycznych, ale zawsze jak są wybory samorządowe, to jest konkurs na to, kto da więcej linii metra, kto da więcej linii tramwajowych i tak dalej. Mieliśmy to podczas ostatniej kampanii wyborczej, natomiast to nie jest to, co faktycznie chcieliby warszawiacy widzieć. Oczywiście, że wiadomo, kto więcej ogłosi linii metra, to będzie miło popatrzeć na nowe schematy, przeanalizować dane i tak dalej. Ale doskonale wszyscy wiemy, że to nie będzie zrealizowane, bo tylko i wyłącznie najbliższe kilka lat, 5, to jest maksymalnie możliwość zrealizowania albo rozpoczęcia nowej linii metra, przynajmniej przy aktualnych standardach Warszawy. Ale potrzebujemy kogoś, kto faktycznie pomoże w komunikacji. Pomijając inne aspekty, ale ja się głównie zajmuję komunikacją, ale właśnie zrealizuję takie inwestycje, aby pomóc komunikacji miejskiej w terenach, które są aktualnie bardzo wykluczone i potrzebują pomocy. I tak, mówię tutaj do Was, Zielona Białęga, między innymi. O Zawalach już nie wspominam, bo wszyscy o Was pamiętamy. Przynajmniej ja pamiętam. No i na koniec, bardzo Wam dziękuję. Coraz Was tutaj więcej jest. No i tak jak właśnie powiedziałem, na 10 tysięcy będzie specjal w postaci lotu samolotem. Dziękuję bardzo za to, że wspieracie mój kanał i subskrybujecie go. Jeśli taki film Ci podobał, to zostawcie łapkę. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego materiału, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jakbyście słyszeli, że dzisiaj tak już typowo gorzej mówię, to dlatego, że jakoś strasznie mi ślina się dzisiaj produkuje i nie jestem w stanie nad tym zapanować, ale ważne, warto, co bym chciał na sam koniec podkreślić, to jest to, iż również zachęcam do wspierania. Coraz więcej z Was to robi, a dzięki wspierającym w większości jestem w stanie realizować te filmy, bo innego źródła finansowania na YouTubie w postaci, no, jakichś tam zarobków z reklam nie mam, więc tak jak to powiedziałem już jakiś czas temu i tak jak to powtarzam cały czas, ja wszystkie filmy dla Was, które tutaj realizuję, robię właściwie charytatywnie i tylko wyłącznie z mojego własnego hobby. Nikt mi za to nie płaci. Żeby to było jasne. Żaden polityk, ale nie wiem, czy przygadną, nie wiem, te kwoty, które faktycznie przygadają politycy, jakieś, czy inne osoby, które realizują dla nich filmy, ja chętnie przygadnę pieniądze, ale nikt do niej się nie zgłosił, więc za żadne z moich filmów na temat Placów Pięciu Rogów, Rona Daszyńskiego, czy Rona Dymowskiego, czy jakichkolwiek inwestycji z całej Warszawy, nikt mnie nie płaci, więc wszystko, co tu mówię, to jest wyłącznie moja własna opinia. I na koniec, na sam koniec, zachęcam Was do wejścia na mój serwer na Discordzie, gdzie rozmawiamy o tych wszystkich inwestycjach, które pokazuję na moim kanale. Link do niego w opisie i na kartach końcowych. Cześć!